Na no faceci to mają łatwo. Ulubiona koszulka, sztuk 2, ulubione spodnie, sztuk jedna. ulubione buty, już niemal dziurawe, ale dalej z uporem noszone, sztuk 1. Dopiero nabycie w życiu przypadłości, jaką jest żona, może ich zmusić do zmiany, ale i to i tak nie zawsze. Kiedyś właśnie z tym kojarzył mi się minimalizm. Człowiek ma mniej, to jest z takiego filozoficznego punktu widzenia bardziej wolny. No i jest też biedny. Minimalizm zawsze kojarzył mi się z biednymi ludźmi, których nie stać na przepych, ale chcą dorobić sobie do swojej biedy jakąś filozofię. To jednak nie do końca tak, choć nie zmienia faktu, że minimalizm pozwala żyć zdecydowanie oszczędniej. Ale pierwsza taka zasada to jakość ponad ilość. Raz dobrany dobrze plecak może służyć przez całe życie. Nawet taki plecak z demobilu używany. Nie zawsze, oczywiście, ta zasada będzie dotyczyła np. ubrań, no bo drzwińce się zetrą, bluzki spiorą, ale dokonując wyboru, wybieraj solidne. Dla przykładu, stoły z popularnej Ikea mają często blaty ze sklejki. Dwa razy droższy stół będzie miał blat solidnego drewna. No i który przetrwa 20 kolejnych Twoich urodzin w dobrym stanie? Nie ma nic lepszego niż jakościowy sprzęt. Jeden, ale solidny na całe życie. Czasem mówi się kąśliwie, że chciwy płaci dwa razy. Przekonałem się o tym kupując budżetową lornetkę kieszonkową. Na pierwszej wycieczce ułamał się w niej jeden z okularów. Element zrobiony po prostu, no, tandetnie. Dokładając trzykrotność tej lornetki, miałbym do tej pory niezawodny sprzęt, prawdopodobnie na całe życie. Tylko jest jeden problem. Żyjemy w takich czasach, że czasem ciężko stwierdzić, co jest tak naprawdę jakościowe. Niestety... Niestety właśnie żyjemy w czasach patoekonomii, która wprost zwalcza takie cechy produktów jak niezawodność, solidność wykonania czy nieawaryjność. Świat elektroniki i motoryzacji zabrnął w bardzo toksyczne miejsce, nie tylko postarzając celowo komponenty swoich urządzeń czy pojazdów, by tylko gdy przyjdzie koniec okresu gwarancyjnego, akurat strzeliła ta konkretna droga część do wymiany, Albo pokrywając niemal zerową warstwą lakieru ochronnego podwozie nowych pojazdów, by te akurat w piątym roku życia zaczęły być zjadane przez rdzę. Taki to przypadek. Winni są chyba wszyscy producenci sprzętu AGD oraz samochodów. Jeszcze gorzej jest, gdy wielkie korporacje zastrzegają sobie prawo do naprawy ich urządzeń, jak koncern Apple próbuje skutecznie wymusić monopol na naprawy swoich urządzeń w danych krajach, czy celowo spowalnia działanie systemów operacyjnych na starszych modelach ich telefonów. To wszystko ma przymusić konsumentów do dokonania nowych zakupów, ale w modelu, który w ekonomii znany jest pod hasłem mitu zbitej szyby, czyli takiego błędnego rozumowania, że jak będziemy chodzić i zbijać szyby w witrynach sklepowych, to przyspieszymy gospodarkę, bo szklarze będą mieli więcej pracy no i większy obrót, a zarobione pieniądze wydadzą u innych ludzi. Problem z tym mitem opiera się na tym, że sklepikarz przed rozbiciem szyby miał trochę oszczędności i szybę. Po zakupie nowej szyby ma jedynie szybę i żadnych oszczędności, więc jest on stratny, a mógł te pieniądze sam wydać bez rozbijania i niszczenia niczego. Niestety, ciężko czasem podjąć decyzję trafną o kupowaniu rzeczy solidnych. Pamiętaj jednak, że koronną zasadą minimalizmu jest właśnie jakość ponad ilość. Ale jest jeszcze druga zasada. Ważne, że działa. Minimalizm zbyt pięknym stylem urządzania wnętrz czy ubioru... Zdecydowanie nie jest. Będzie stało w opozycji do trendów wnętrzarskich, takich jak na przykład koteczkor. Popatrz na to zdjęcie. Policz, ile co by kosztowało w takim droższym sklepie z drobiazgami. Dwa dywany z grubym włosiem po 400 zł każdy. Stolik przy łóżku, dwa rustykalne taborety to razem, no, może i nawet 1000 zł. Lustro na pół ściany, przyozdobione jakimś włochatym czymś, to kolejny 1000 zł. Kilka obrazków, pamiątki i dekoracje i cyk, kolejny 1000 jakby się postarać, to wszędzie leży rozrzucone no, z minimum 4000 zł. A te 4000 zł można było oszczędzić albo dołożyć do łóżka, które kupione u solidnego stolarza, za takie pieniądze przeżyje Ciebie i Twoje wnuki, a już na pewno będzie ekstra wygodne. Nie jest tak ważne, jak to wygląda, choć minimalizm jest z grubsza schludny, ale ważne, że działa. A co ma działać w sypialni? Łóżko, oświetlenie i lustro. Druga zasada minimalizmu to zdecydowanie ważne, że działa. A trzecie: bycie zarobionym to nie to samo, co robienie wielu rzeczy. Są ludzie, którzy są wiecznie zarobieni. O czymkolwiek z nimi nie porozmawiasz, na nic nigdy nie mają czasu. Ale gdyby sobie rozpisali, co tak naprawdę robią i kiedy, to nie będą mogli w stanie wskazać wyraźnych ram czasowych, po prostu mając z tyłu głowy, że mają coś do zrobienia i że będą to robić. To wszystko wynik zerowej dyscypliny w planowaniu, a to można odczarować raczej prosto: planować w ramach czasowych. Od tej do tej zajmuję się tym, a później mam wolne i mogę się wtedy umawiać. Ten pozorny paradoks widać w tym, jak czujemy się, będąc pod koniec listy czy bądź dnia. Nawet jeśli pięknie czyścimy zadanie po zadaniu, skreślamy, odklejamy karteczki, odhaczamy na telefonie, może się okazać, że robiliśmy coś, co kompletnie nas nie interesuje. Nie jest ważne, było kompletnie zbędne. Odsunęło w czasie rzecz kluczową, rzecz, która wpadła, awaryjna, ktoś nam nawrzucał czegoś do zadań. Ostatecznie prowadzi nas to do ważnego słowa ustalenie priorytetów. Jeśli te będą u Ciebie bardzo wyraźne, to będziesz wiedzieć, co robić w pierwszej kolejności. A to prowadzi nas do czwartej zasady. Ważna jest eliminacja. Eliminacja to ważne słowo w życiu minimalisty. Wynika ona po części z poprzedniego punktu. To uczenie się odmawiać wydarzeniom, działaniom, planom, kryzysom, które nie wpisują się w Twoje priorytety, nie są Twoje. Ktoś inny przyszedł i je nawrzucał. Ważne też, by mieć poukładane w głowie, że w ramach Twoich priorytetów jest zdrowie fizyczne i psychiczne, co ułatwi Ci eliminację planów i działań w miejscach dla Ciebie toksycznych i szkodliwych. A zadaj sobie więc takie pytania. Co cenię w życiu? Jakie ideowe wartości są dla mnie ważne? Co chcę osiągnąć? Co ma największy wpływ na moje obecne życie? Czy ten wpływ kieruje mnie w stronę moich celów i wartości? Co miało największy wpływ na moje życie w przeszłości, w długiej perspektywie? dlaczego, jakie warunki były spełnione, czy mogą zostać zreplikowane, czego pragnę, czego potrzebuję, czy to, co potrzebuję, nie wynika z moich pragnień, czy jestem w stanie zrezygnować z moich pragnień, na przykład, bo jest ich za dużo. Możesz też zapytać siebie, jakie mam główne cele w życiu, które z moich zobowiązań są naprawdę kluczowe, które z moich działań idą w parze i wspierają moje długoterminowe cele, czy mogę zrezygnować z zobowiązań nie wspierających moich celów. Co musiałoby się stać, by z nich zrezygnować? Czy potrzebuje tylu e-maili, aplikacji, programów czy gier? No i jakie rzeczy naprawdę potrzebuje do codziennego życia? Pamiętaj też, by łapać się na podejmowaniu decyzji pod wpływem ekscytacji. A jeśli będziesz dobry w tym, co robisz, to regularnie będziesz otrzymywać super propozycje, nie do odrzucenia, by wziąć udział w kolejnym i kolejnym super projekcie biznesowym, nie biznesowym itd., bo ludzie będą cenić Cię za Twoją specjalizację ale nie dziękuję, to ważne stwierdzenie w ustach minimalisty. No i piąta zasada, wypracowanie nawyków. By być precyzyjnym, chodzi nam o pozytywne nawyki, o budowanie nowych, drobnych rytuałów, które pomogą ci w takiej optymalizacji. No bo często nasza uwaga skacze po setkach różnych myśli, absorbowana przez nowe bodźce i trzymanie się zaplanowanego zadania przypominano jeżdżenie na jednokołowym rowerku po gzymsie wieżowca. Te drobne, małe rytuały pomagają nam zawęzić pole widzenia, skupić się na celu. Nawyki jednak nie budują się łatwo. Jednak ta praktyka pokazuje, dużo łatwiej stworzyć nowy nawyk, niż walczyć i zmieniać stare. Przejdźmy sobie taką listę pozytywnych, drobnych nawyków, wraz z uzasadnieniem, dlaczego warto. Na przykład, mów innym o swoich planach na social mediach albo na żywo. Masz wówczas szansę znaleźć nie kogoś, kto również pracuje nad tym samym jako cel na przykład odchudzanie. Razem pracuje się lepiej. Do tego podnosimy sobie poprzeczkę rezygnacji. Ciężej odejść od zobowiązania złożonego publicznie, złożonego komuś, niż takiego, które jest tylko w naszej głowie. A jeśli już powiesz, staraj się codziennie lub co jakiś czas dawać znać, jak idzie progres, nawet jeśli jesteś na to o to nieproszony. Robisz to głównie dla siebie, a nie dla nich, jednak Uwaga innych osób będzie wzmagała poczucie odpowiedzialności i budowała motywację. Chociaż ta motywacja jest oczywiście, no, pod pewną presją, ale nadal jest. Dziel duże cele na małe, codzienne, cotygodniowe wyzwania, zapisuj je codziennie i staraj się, by miały formę takich, które naprawdę trzeba się postarać, by ich nie wykonać. Kolejnym małym nawykiem będzie ograniczaj te zmiany i te osiągnięcia. ...do jednego dużego celu naraz. Nie bierz się za zbyt wiele ważnych spraw w dniu, bo po prostu no, nie dasz rady. Więc to też nawyk, by cały czas przypominać sobie, że... ...teraz pracuję nad jednym celem, a potem mam wolne. I to, co zrobię podczas tego wolnego... ...no to to już jest moja decyzja i jestem wtedy wolny. Naprawdę wolny. Załatwiaj najważniejsze zadania z samego rana. Twoja uwaga i skupienie i krawędzna siła jest jak bateria. Ma ograniczoną energię, która się wyczerpuje... Nieważne, czy przeglądasz portal z newsami, odpisujesz na Facebooku, czy robisz kluczowe zadanie. No to lepiej robić kluczowe zadanie, prawda? No i ćwicz codziennie, nawet 5 minut solidnego rozciągania. Różnica między świadomym wysiłkiem 2-3 godziny w tygodniu, a brakiem zupełnie takiego wysiłku jest olbrzymia, jeśli chodzi o ogólne zdrowie. Sprawdzaj e-maile w określonych porach, np. dwukrotnie dziennie, nie częściej. Wyłącz powiadomienia w smartfonie na godziny pracy czy skupienia. Zasadniczo będziesz potrzebować tylko połączeń telefonicznych, ewentualnie coś specyficznego związanego z Twoją pracą. Chodzi mi o to, by ograniczyć powiadomienia do minimum. Na większość wersji Androida jest konfigurowalny, tryb, by nie przeszkadzać, więc użyj go. No i szósta zasada bardzo krótka: Doświadczaj, nie zbieraj. Szósta zasada jest naprawdę krótka. Minimaliści wolą doświadczać życia niż kolekcjonować wspomnienia i po prostu czekać na nie. Doświadczaj więc życia, nie zbieraj. Dzięki za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. No i odkryj pozostałe nasze animacje. Cześć.